Gdyby w Polsce głosowali tylko najmłodsi wyborcy, rozkład sił w parlamencie wyglądałby zupełnie inaczej. Doszło przede wszystkim do radykalizacji poglądów młodych kobiet. Z badania CBOS-u wynika, że najmłodsi wyborcy w grupie wiekowej 18-24 w 30% chcą głosować na lewicę. 27% najmłodszych wyborców utożsamia się z prawicą. Ta polaryzacja światopoglądowa przebiega tak naprawdę po linii płci. Młodzi mężczyźni chcą głosować na Konfederację, młode kobiety chcą głosować na Lewicę. Doszło przede wszystkim do radykalizacji poglądów młodych kobiet, bo to one z poglądów dotychczas centrowych czy niedookreślonych, wiele z nich wcześniej w poprzednich badaniach mówiło o tym, że nie potrafi wskazać swoich preferencji politycznych, wyraziście przeszło na pozycje lewicowe. Młodość lubi wyrazistość. I te preferencje, ta taka autodeklaracja, czy ja jestem lewica, czy prawica, przychodzi młodszym ludziom z dużo większą łatwością. Gdyby o wynikach wyborów decydowali wyborcy w wieku między 18 a 29 lat, dwie największe partie polityczne dostałyby od nich czerwone światło, a rozkład sił w parlamencie wyglądałby zupełnie inaczej. Jutrzejszy świat jest dzisiaj robiony przez wczorajszych polityków i dlatego młodzi nie mają też takiej siły i do tego oni są bardzo rozproszeni i ich deklaratywność niezajmowania się sferą publiczną niestety też ich osłabia. W 2021 roku wchodzi w dorosłość, wchodzi w ten czas głosowania, nabycia prawa wyborczego rocznik 2003. Rocznik 2003 to jest najmniej liczebny rocznik od II wojny światowej. Tych ludzi jest radykalnie mniej niż poprzednich roczników, poprzednich generacji. No i to widać tak naprawdę w krajowej polityce. Mamy do czynienia z pokoleniem smartfonów. Czyli oni konsumują politykę trochę tak, jak używają swojego telefonu. Polityków, partie polityczne, ruchy polityczne traktują jak aplikacje. Jeżeli potrzebne dziś jest mi to, to instaluję taką aplikację. Jeżeli ona się nie sprawdzi, to ją odinstaluję i nigdy więcej ją się na moim telefonie nie znajdzie. A więc polscy młodzi wyborcy mają zdecydowane poglądy. Jedni zdecydowanie za lewicą, inni zdecydowanie za prawicą. Ale czy to jest tylko trend polski, czy może szerszy, europejski? Skrajności są w każdym kraju. Pytanie, jak wykorzystują i jak zagospodarowują to populiści? Te zjawiska polaryzacji i po linii pokoleniowej, i czasami po linii płciowej, i wreszcie popierania przez zwłaszcza młode osoby formacji radykalnych jest trendem szerszym niż tylko obecnym w Polsce. Wiemy, że w wielu takich kluczowych decyzjach, jak na przykład Brexit, ta różnica pomiędzy młodymi a starymi była tak naprawdę radykalna. Czy młodzi ludzie w różnych krajach są do siebie podobni? No są. Oni tam wszędzie są ideowi, oni tam wszędzie są jeszcze nie zepsuci przez życie i przez kompromisy, które im dłużej żyją, tym więcej muszą ich zawierać. Jak pokazują badania, młodzi wyborcy to bardzo świadomi wyborcy, ale są na tyle nieliczną częścią społeczeństwa, że jeszcze przez wiele lat ich preferencje polityczne mogą nie mieć realnego wpływu na wybory, chociaż w polityce wszystko jest możliwe. Z Warszawy Karol Kosiorowski, Onet.